Witam Was w piłkarskim rozdaniu, w którym odkrywam karty futbolu. Dzisiaj gorący temat Superliga. Co, kto, jak i dlaczego? Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszam. Na początek, dlaczego powstaje Superliga? Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to musi chodzić o pieniądze. I w tym przypadku nie jest inaczej. Najlepsze kluby europejskie chcą uniezależnić się od UEFA i zgarnąć takie pieniądze jak amerykańskie NBA oraz NFL. W poniedziałek ogłoszona została nowa forma Ligi Mistrzów. Przypadkiem nie jest to, że Superliga została ogłoszona kilka godzin wcześniej. Na początek, kluby założycielskie mogą otrzymać po 350 milionów euro na tak zwane cele infrastrukturalne. Każdy oczywiście inną kwotę, a w puli jest ponad 3,5 miliarda euro. Czy jest to dużo? Barcelona i Real w sezonie 2019-2020 otrzymały po 700 milionów euro. Więc jednorazowo mogą otrzymać zastrzyk gotówki w postaci połowy tej sumy. Pomyślicie, że to niezła sumka? Ale prawdziwe siano czai się tuż za rogiem. Ze względu na to, iż na prawach telewizyjnych będzie można zarobić aż 4 miliardy euro. Jest to kwota, która jest porównywalna do tej, która była zarabiana na samej Lidze Mistrzów. Tylko teraz będzie to dzielone na 20 klubów, a wcześniej było to dzielone na ponad 80 klubów oraz federacje. W tym wypadku federacja nie otrzyma ani centa. Nowy format Ligi Mistrzów ma składać się z 36 klubów, które będą znajdowały się w jednej grupie. Każda drużyna ma rozegrać po 10 meczów w fazie ligowej. Następnie zostanie wyłoniona najlepsza szesnastka, która zagra ze sobą w fazie play-off. Ma to wejść od sezonu 2024-2025 oficjalnie. Czy ma to sens? Odpowiedzcie sobie sami. Dlaczego wszystko zostało ogłoszone w nocy? A z racji tego, że Amerykanie są właścicielami m.in. takich klubów jak Liverpool, Arsenal czy Manchester United. JP Morgan, czyli jeden z największych amerykańskich banków, potwierdził, że będzie inwestował w Superligę. Kto stoi za tym pomysłem? Mamy tutaj 6 klubów tzw. Big Six z Anglii, 3 kluby włoskie oraz 3 kluby hiszpańskie. Czyli łącznie 12 klubów założycielskich, do których ma dołączyć 3 inne kluby, czyli Bayern Monachium, RB Lipsk oraz FC Porto. 5 pozostałych drużyn ma być zmienne. Mecze mają być rozgrywane w środku tygodnia, kluby natomiast dalej mają grać w krajowych ligach, nie zmieniając kalendarza. Rozgrywki rozpoczną się w sierpniu od utworzenia 2 grup po 10 klubów, w których drużyny rozegrają między sobą 2 mecze. 3 pierwsze zespoły awansują automatycznie do ćwierćfinału, a zespoły z 4 i 5 miejsca zagrają w dodatkowych playoffach w formie 2 meczów. Później aż do finału zostaną rozegrane 2 mecze. Finał odbędzie się pod koniec maja na neutralnym terenie. Tak szybko jak to możliwe, po inauguracji rozgrywek męskich zostaną uruchomione również kobiece, co pozwoli piłce kobiecej na rozwój. UEFA zagroziła, że każdy klub, który wystąpi w Superlidze, zostanie wykluczony z Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. Ponadto piłkarze zostaną wykluczeni z rozgrywek reprezentacyjnych, czyli mówimy tutaj o Mistrzostwach Europy, Mundialu czy Copa America. Oprócz tego tym klubom grozi dyskwalifikacja z najwyższego szczebla lig krajowych. A według Daily Mail, kluby grające w Superlidze, jeżeli chciałyby wrócić do krajowych rozgrywek, musiałyby zaczynać od 5. poziomu lig krajowych. Wyobrażacie to sobie, jak Legia Warszawa wraca i musi zagrać z wieczystą Kraków Sławomira Peszko? A nie, chyba to by się nie udało. Jeżeli chodzi o władze Superligi, to prezentują się one w następujący sposób. Prezesem ma zostać Florentino Perez. Wiceprezesami mają być Joel Glazer, czyli prezes Manchesteru United, oraz Andrea Agnelli, czyli prezes Juventusu. Florentino Perez powiedział: pomożemy futbolowi na każdym poziomie i zaprowadzimy go na należne mu miejsce na świecie. Futbol to jedyny globalny sport na świecie z ponad 4 miliardami fanów i to nasza odpowiedzialność jako wielkich klubów, by spełniać ich pragnienia. Joe Glazer powiedział: połączenie największych klubów i zawodników na świecie poprzez grę. Przez cały sezon Superliga otworzy nowy rozdział w europejskim futbolu, zapewniając światowej klasy rozgrywki i infrastrukturę oraz zwiększając finansowe wsparcie dla szerokiej piramidy futbolu. Andrea Agnelli, który zrezygnował ze stanowiska prezesa ECA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Klubów, jeszcze przed ogłoszeniem Superligi wypowiedział się. Naszych 12 klubów założycieli reprezentuje miliardy fanów na świecie i 99 europejskich trofeów.
Zebraliśmy się w tym krytycznym momencie, aktywując transformację europejskich rozgrywek, stawiając kochaną przez nas grę na drodze zrównoważonego rozwoju w długim okresie, znacząco podnosząc solidarność i oferując fanom oraz graczom amatorskim regularny przepływ wielkich meczów, który powiększy ich pasję dla gry oraz zadba o kontakt ze wzorami do naśladowania. W tym miejscu warto wspomnieć o wypowiedzi Andrea Agnelli z marca bieżącego roku, w którym komentował to, w jaki sposób Atalanta ma udział w europejskich rozgrywkach. Mam wielki szacunek dla aktualnych dokonań Atalanty, ale prawda jest taka, że uzyskali dostęp do rozgrywek europejskich na najwyższym poziomie, nie mając żadnej historii na poziomie międzynarodowym, jedynie dzięki dobrym występom. Są kluby, które dochodziły do półfinałów Ligi Mistrzów, zdobywały mistrzostwa albo puchar kraju i nadal muszą grać w kwalifikacjach tylko ze względu na ranking ich lig. Kontrowersyjna wypowiedź prezesa Juventusu była szeroko komentowana w środowiskach piłkarskich. Sprawdźmy, jak w internecie komentowane są doniesienia o Superlidze. Sir Alex Ferguson napisał: mówienie o Superlidze oznacza odejście od 70 lat europejskiej piłki. W Manchesterze graliśmy 4 finały Ligi Mistrzów i zawsze były to wyjątkowe noce. Fani na całym świecie kochają rywalizację taką, jaka jest. Znany polski dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski pisze: UEFA nie ma mocnych kart. Strachy na lachy o wykluczeniu z lig krajowych czy piłkarzy z turniejów mogliby tylko doprowadzić do powstania alternatywnej struktury futbolowej, na przykład nowej ligi angielskiej, a mistrzostw Europy bez 100 topowych piłkarzy za dobrze nie sprzedadzą. Inny polski znany dziennikarz Michał Pol komentuje: nocny zamach na futbol. Gdy spaliście, grupa separatystów zawiązała Superligę, kradnąc najlepsze rozgrywki i największą kasę dla siebie. Niestety obawiam się, że to się uda i jest nie do zatrzymania mimo gruźb UEFA. Nie widzę lig krajowych bez 12, 15 puczystów. Kibice Tottenhamu, czyli pierwszego brytyjskiego klubu, który zdobył europejskie trofeum, oskarżyli zarząd klubu o zdradę klubu i historii. Oskarżają, że piłkarze mogą zostać wykluczeni z ligi angielskiej tylko dla chciwości. Oficjalny klub kibiców Manchesteru City jest całkowicie przeciwny. Superliga została stworzona bez wiedzy jakichkolwiek grup wspierających. Ogłosili, że będą współpracować ze wszystkimi kibicami na świecie, żeby przeciwstawić się Superlidze. Właściciele, niezależnie od tego, skąd pochodzą, wydają się myśleć, że piłka nożna należy do nich, a nie do nas. Do kibiców, niezależnie od tego, której drużynie kibicuje. Według najnowszych informacji UEFA szykuje pozew na 60 miliardów euro dla wszystkich klubów, które są klubami założycielskimi. Podsumowując, UEFA, jak i kluby założycielskie, powinny znaleźć jakąś ugodę. Jeżeli nie znajdą tej ugody, to szykują nam się nieodwracalne zmiany w europejskim i nie tylko w futbolu już na zawsze. A wy co myślicie o powstaniu Superligi? Wyobrażacie sobie w ogóle Ligę Hiszpańską bez Realu, Barcy i Atletico? A Liga Angielska bez derbów Manchesteru czy derbów Londynu? Dajcie znać w komentarzu, zostawcie subskrypcję i lajka. Do zobaczenia.